Moja głowa wesoło kręci się. No. Tak, tak, tak. Nie. Moja głowa wesoło kręci się. Tak było, że trochę jak w tej księdze Tobiasza, że małżonkowie klękają przed łożem i modlą się o dobre poczęcie dziecka. I to były takie przemodlone wieczory. To była taka autentyczna współpraca z Panem Bogiem. To było takie działanie naprawdę. I jeśli chodzi o Dorotę i o Michała, to oni byli tacy dokładnie zaplanowani, dokładnie z cyklem płodności, że ona nam wszystko pookreślała, powyliczała, prawda? Modliliśmy się w tym dniu, to dzisiaj współdziałamy, to dzisiaj jest ten dzień stwórczy. I to były takie piękne momenty. I od pierwszego momentu też szukaliśmy takich imion. Dorotea, czyli podarowana od Pana Boga. Michał, kolejny syn, to jest któż jak Bóg. Michał, Archanioł. Też z takimi przemyśleniami Katarzyna ze Sieny, mądra, i rzeczywiście Kaśka jest taka mądralińska, olimpiady wygrywa. Filip, to Filip z Nerei, radosny kapłan, który był pedagogiem dzieci i młodzieży, takiej trudnej, zagubionej. I Filip jest kawalarzem, on opowiada kawały i lubi gotować, i jako taki gimnazjalista jest wspaniałym bratem dla swojego najmłodszego brata, który nie był wymodlony. Właśnie tak się jest też całkowicie darem od Pana Boga, nasz Franciszek. Franciszek z zespołem Downa. Kiedy przytulam małżonkę, no to on jest pierwszy, który przylatuje do nas i on się wtula w nas. On chce być razem z nami. Wielokrotnie jest tak, że którykolwiek z nas weźmie Franciszka na ręce, to on zaraz wyciąga rękę po tego drugiego rodzica i przytula tą trójkę albo rodzeństwo. I chce, żebyśmy takie winogronka byli razem, wszyscy przytuleni. Natomiast moja żona urodziła 6 dzieci. Pierwszy mój syn nie żyje. Niosłem jego trumnę na cmentarz. Sam. No, to było 26 lat temu. I wiesz, i wtedy, kiedy modliłem się Ojcze Nasz w kościele w dniu jego zgonu, miał 3 tygodnie, jak zmarł, to wtedy właśnie zastanawiałem się nad ojcostwem i nie byłem w stanie pomodlić się tej modlitwy w kościele do końca. Ksiądz potem zaraz po mszy zobaczył, co się dzieje, podszedł do nas, do mnie, do żony i pyta, co się stało. No mówimy, a on na to, popatrzcie, popatrzcie. I na niebie była piękna tęcza. No, wiedzieliśmy, że to jest znak przymierza Pana Boga z człowiekiem. I taki był, wiesz, początek mojego ojcostwa, utraconego ojcostwa. A co tu jest? Co tu? Ta, jest brzuszek. Ba, za. Chcesz zapiąć? Ta. Mamy z żoną 50 lat teraz, w tym roku. Nie ma momentu, w którym jestem zwolniony z miłości. To jest moje powołanie i po to mam tą świadomość, żebym ciągle mógł zawracać, żebym codziennie rano wstając, wcześniej niż wszyscy wstają i modląc się, sobie przypominał, po co ja żyję. I kiedy sobie uświadamiam, że jestem powołany do miłości, no to potem mogę iść z radością i z miłością gdzieś się obudzić, nie będąc nerwowym, czego jeszcze późno już jest, szybko zbierać się i tak dalej. Co czasem też się zdarzy. W miłości jest tak, że trzeba mieć też taką pokorę, żeby umieć powiedzieć przepraszam. To ma być taki właśnie dwukierunkowy dialog. To nie tylko rodzice pouczają dzieci. Moja córka, kiedy skończyła 18 lat, powiedziała pewnego razu, tato, chcę z tobą porozmawiać. My siedliśmy tu właśnie tu w tym pokoju. No i mi wygarnęła. Wiesz co, powiem ci, co zawaliłeś jako ojciec w moim wychowaniu. Punkt po punkcie mówiła mi, co robiłem takiego, czym sprawiałem jej przykrość, co ją zabolało. Było mi smutno, że się tak zachowywałem. Żałowałem tego, że
nie potrafiłem być takim, jakim chciałem być. Słyszałem też mądrość w głosie mojej córki. Myślałem o tym, że to, o co ona ma pretensje, no to jest stuprocentowa racja. I to było takie tajemnicze, mistyczne doświadczenie takiej rozmowy, ponieważ ona była takim swego rodzaju jakby rachunkiem sumienia, ale też spotkanie się z przebaczeniem, no bo skoro ona mi to mówi, to znaczy, że gotowa mi jest też to przebaczyć. I tak się dzieje, że młodsze dzieci, które nie mają 18 lat, mówią: rodzice, posłuchajcie, ale my też mamy coś do powiedzenia. Tato, nie krzycz. No, w każdym domu jest takie zwykłe poddenerwowanie, coś trzeba szybko załatwić, więc podnosi się głos coraz głośniej, ludzie mówią w domu, tak to jest normalne. I w tym momencie da, aha, no tak, no nie ryczmy na siebie, bo już Franek daje znać, nie? On tutaj koło słupa biega, taki filar w środku pokoju, nie? I on biega i nam da, i daje znać wyraźnie, że się drzemy, nie? Gula. To tak, skóra boli i nie możesz jeść. Tak. Coś zjadł i teraz aha. Skóra. No i teraz tak, no nareszcie. Gula. Skóra. Tak. Mhm, no tak, skóra boli. No teraz się dopiero. No. Ała. Boli, boli. Od razu będzie inaczej. Teraz to tak wygląda, że on jest taki naprawdę głupiutki. On nie jest taki głupiutki. No co mądry tylko ma problem z komunikacją, prawda? Poprzez swoją pracę widzę, ile krzywdy ojcowie wyrządzają poprzez swoje zaniedbanie, poprzez swoją nieobecność. Wiele ludzi, którzy przychodzi do mnie do terapii, mówią: nie daję sobie rady, to ja jestem słaby, to ja jestem chory, to ze mną jest coś nie tak. Po kolejnych sesjach, 10, 15, proszę tych ludzi często o napisanie takiej linii życia. Mówię: napisz od zera, od urodzenia do 18 roku życia, napisz po jednym wydarzeniu przyjemnym, radosnym, który chcesz wspominać, po jednym zdarzeniu przykrym, bolesnym. No to właśnie zaczyna się ujawniać właśnie kolejne jakieś zaniedbania, brak obecności. I ja mówię: popatrz, 18 lat mu mówiłeś i nie ma ani jednego wspomnienia o rodzica. Jak to jest, że wszystkie twoje przyjemne momenty są poza twoim domem rodzinnym? Kiedy odkryją, jak głęboko byli poranieni przez swoich rodziców, oni cały czas mają taką jeszcze tendencję do tego, żeby usprawiedliwić rodziców i żeby wydarzył się jakikolwiek epizod, żeby dostać od rodzica coś takiego, co by zaprzeczało temu wszystkiemu, co było złe dotąd. Jedna z moich klientek powiedziała: wiesz, jak mój ojciec umierał, nikt nie miał czasu pójść do szpitala. Ja przez całe życie u ojca nie siedziałam na kolanach, ale kiedy on umierał w szpitalu, to mówi: ja się tyle razy do niego przytuliłam, ile razy chciałam. Tyle razy go pocałowałam, ile chciałam. On nie był świadomy, nie był przytomny, ale ja miałam taką tajemnicze przekonanie, że on chciał mi to dać. I mówi: wiesz, to jest takie domknięcie dla mnie relacji z ojcem. Na łożu śmierci. Inna klientka, która była wykorzystywana seksualnie przez ojca, powiedziała, kiedy był podłączony pod kroplówki, pod respiratory: wiesz co, kiedy masz odejść, to chcę ci powiedzieć, że wykorzystywałaś mnie seksualnie i to było ohydne, to było straszne, ja z tego powodu strasznie cierpię. Ojciec się rozpłakał. Ona była świadoma, że mówi, bała się, że jeżeli to powie, to go zabije. Że on wtedy... Okazało się, że nagle ojciec zaczął wracać do zdrowia. I autentycznie ją przeprosił. Także mężczyzna musi umieć stawić czoła, musi umieć ochronić i uratować swoją rodzinę i ma walczyć do końca. Na tym polega męstwo. Ktoś mówi: wiesz, popchnąłem żonę. Ona tak poleciała na tapczan, przewróciła się. Ja myślę, że tak nie mogę więcej postępować. I to jest prawdziwy mężczyzna. Znam też takich mężczyzn, którzy po wielu latach, kiedy zdawało się, że już jest wszystko stracone, podjęli leczenie, zaczęli funkcjonować w sposób trzeźwy, czy też zmienili całą swoją postawę i zachowanie i potem próbują nawiązać, dają szansę nawiązania kontaktu tym dzieciom ze sobą. Często z żonami już nie ma szans, żeby nawiązali kontakty, bo tak są głęboko poranione. Te kobiety nie chcą już w żaden sposób nawiązywać relacji. Ale jadą te dzieci potem do tego ojca i widzą, że on już jest inny. Jeśli ten ojciec umie powiedzieć: przepraszam. Wiesz, jeśli
codziennie weźmiesz Biblię do ręki i poczytasz ją, to ci jest łatwiej potem wiedzieć, no, gdzie jesteś, do czego jesteś powołana, powołany, to szybciej się da nawrócić. Bo jak mówię dobre słowa, to zaczynam być dobry. Jak lnę, to przeklinam własne życie. Jak czytam Biblię, to uświęcam swoje życie, tak? Wiesz, to gdzieś się dawno temu zaczęło z tą Biblią. Miałem 17-16 lat. Gdzieś tam ktoś podrzucił mi jakąś Ewangelię świętego Łukasza. I tak od tamtego okresu Pismo Święte praktycznie na co dzień jest gdzieś w moim życiu. Ale ważny jest ten taki moment nastrojenia dnia na Pana Boga. Każdy ma w każdej chwili gotowość do tego i zdolność do tego, żeby zawrócić z tego iścia na dno, po to, żeby zacząć właśnie budować dobre relacje. No bo przecież po to jesteśmy do życia powołani, żebyśmy kochali tych, którzy są na naszej drodze życia postawieni. To jest jakby takie pierwsze, pierwotne powołanie do miłości. Każdy z nas jest stworzony do tego, żeby kochać. Potrzebujemy być kochani i sami potrzebujemy kochać. O-o-a-a-a. A-a-a-aleluja. Ho-ho-ho-hosanna. Mój Pan kocha mnie. Jego radość jest sercu mym. Super. Jo.